Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenową pastę z awokado. Zapraszam do oglądania. Do jej przygotowania będziemy potrzebowali awokado, 1,5 łyżki cytryny, cebulę, 1 ząbek czosnku, 0,5 łyżeczki soli. Cebulę kroimy i podsmażamy na rozgrzanym oleju rzepakowym wraz z wyciśniętym przez praskę czosnkiem do czasu ich zeszklenia. Czosnek można też drobno pokroić. Awokado kroimy na pół, wyciągamy pestkę, a następnie wydrażamy miąższ. Do robota wkładamy awokado. Podsmażoną cebulę z czosnkiem. Cytrynę. Sól. A następnie całość miksujemy do uzyskania gładkiej masy. Tak przygotowaną pastę z awokado przekładamy do naczynia, a następnie możemy ją wykorzystać zamiast masła do posmarowania chleba. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowo-wegańską Nutellę. Zapraszam serdecznie.